Do czego był potrzebny przed 20 laty teleskop na terenie zakładów azotowych Anwil? Przewieziony z Łocawskiego Obserwatorium Astronomicznego sprzęt potrzebny był do tego, żeby dokładniej przyjrzeć się rzadkiemu gościowi przesiadującemu na zakładowej instalacji. To jeden z sokołów wędrownych, których obecność na terenie zakładu zauważono w 1998 roku i obserwowano przez kolejne lata. Z myślą o tych ptakach, na dwóch kominach na wysokości około 120 metrów zainstalowano budki lęgowe. Jedną na kominie ciepłowni, drugą na kominie instalacji polichlorku winylu. I od 1999 roku zaczęła się trwająca do dziś historia sokolich lęgów w Anwilu. Wraz z gniazdami z Warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki oraz toruńskiej Elany, gniazdo Anwilu dołączyło wtedy do grona najstarszych stanowisk lęgowych sokoła wędrownego w Polsce. Pierwszy lęg odbył się w 1999 roku na kominie instalacji polichlorku winylu. Samiec pochodził z reintrodukcji na wieży przeciwpożarowej na Widoniu pod Włocławkiem. Samica była bez obrączek. Para wyprowadziła w pierwszym lęgu trzy młode sokoły, dwa samczyki i samiczkę. W kolejnych latach lęgów nie było, choć ptaki widywano na terenie zakładów. Bywało ich sporo. Widywano dwa samce, z których jeden był stale przepędzany przez drugiego, co mogło przyczynić się do braku lęgu. Jesienią 2002 roku widywano w okolicy trzy różne samice. W pierwszych latach lęgów samica w parze zmieniała się co najmniej dwa razy, co dało się zauważyć po różnicach w ubarwieniu. Sytuację zmieniło pojawienie się samicy z Holandii, która przez dwa lata gniazdowała na kominie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku, a w 2004 roku przeniosła się do Anwilu. Przez trzy lata gniazda znowu nie były puste. Wykluło się w nich dziewięcioro piskląt. W 2009 roku pojawił się samiec urodzony rok wcześniej niedaleko od Anwilu, na kominie Włocławskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Lęg odbyła tam samica wypuszczona w 2006 roku w Szczecinku i samiec wykluty w Anwilu w 2004 roku. W 2011 w Anwilu pojawiła się kolejna samica gniazdująca poprzednio na kominie miejskiej ciepłowni i przez 10 lat wyprowadzała tu lęgi mimo zmiany samca w parze. Gniazda opuściło w tych latach 29 piskląt. Od pierwszego lęgu w 1999 roku w gniazdach na terenie Anwilu przyszło na świat 43 piskląt. Dzięki zakładanym im obrączkom znamy losy niektórych z nich. Wiemy, że ptaki z Anwilu gniazdują m.in. w Inowrocławiu, Kruszwicy, Toruniu, Konstancinie Jeziornie czy Lublinie. Przez wiele lat informacji o tym, co dzieje się w gniazdach w Anwilu, dostarczały obserwacje przez teleskopy i lunety. W nadchodzącym sezonie każdy będzie mógł już sam przyglądać się życiu sokolej rodziny, ponieważ zaplanowany jest montaż kamer w jednym z gniazd.